Słuchajcie, ale gratka, czego ja się ostatnio dowiedziałam? Nie wiem, czy wy wiecie, może jesteście bardziej zorientowani niż ja i nie wiem, dlaczego wcześniej nie usłyszałam o tym temacie, ale pomyślałam, że muszę koniecznie wam o tym powiedzieć, bo on wiąże się nie tylko jakby z takim masowym kupowaniem, ale przede wszystkim też z dbałością o rzeczy, z materiałami. A mianowicie chodzi o mikroplastik. Pewnie już słyszeliście wiele razy, że mikroplastik jest w kosmetykach, że nie należy używać tego, bo to wszystko idzie do oceanów i tak dalej, i tak dalej. I że również mikroplastik w oceanach jest z tego powodu, że ludzie są śmieciarzami i nie dbają kompletnie o planetę i bez żadnego zamysłu wyrzucają śmieci, co mnie w ogóle szokuje mega, bo nie jestem tak wychowana po prostu i nienawidzę czegoś takiego. No, ale tak naprawdę jednym z głównych takich filarów mikroplastiku, który ląduje w wodach, i teraz uwaga, uwaga, co ja wam powiem, to jest poprzez pranie. I dlaczego jest poprzez pranie? Właśnie dlatego, że kupujemy bardzo tanie rzeczy poliestrowe w dużej ilości i pierzemy je zazwyczaj na bardzo wysokich temperaturach, na normalnym jakimś trybie prania, w jakichś takich mocnych, hardkorowych programach. Przez to te ubrania szybko się mechanicznie niszczą i ten mikroplastik ląduje do oceanów. Dlaczego to jest taki problem, myślicie sobie? No i co z tego? To są takie mikroplastiki, których nie widać gołymi oczami. Jasne, że tak, ale niestety ten mikroplastik jest zjadany przez ryby. Odkryto to już 150 gatunków w ogóle ryb, które to spożywają. Przez to one mają różne problemy, różne zapalenia. Przede wszystkim one zdychają z głodu, bo najadają się tym, myślą, że są najedzone, a tymczasem to jest mikroplastik i one nie mają dostarczonych wartości odżywczych i zdychają. Ale to jeszcze nie wszystko. Żeby karma była karmą, to jemy ją z mikroplastikiem. I teraz wszystko byłoby dobrze, gdyby się robiło to w mniejszym stopniu, bo wiadomo, plastik w niektórych przypadkach jest bardzo ważny, typu wytwarzane są hełmy, niedrogie rzeczy do szpitali, tak? Mamy mnóstwo plastiku dookoła siebie, który jest czasami niezbędny rzeczywiście, ale chodzi o to, że kiedy wiemy, o co chodzi, to warto jest jednak przemyśleć sprawę i zastanowić się nad tym dwa razy. Ja zajrzałam do mojej szafy, zobaczymy, ile ja mam w ogóle poliestrowych rzeczy w mojej szafie letniej. Zaznaczam, bo część mam w przechowalni, ale myślę, że tam też nie byłoby bardzo źle. I mówimy tu o takich rzeczach, które piorę, tak? Bo nie mówimy tu o takich rzeczach typu w butach, wiadomo, mamy różne rzepy, mamy podeszwy, mamy w torebkach różne elementy i tak dalej, ale to co piorę. I okazało się, że mam dwie poliestrowe rzeczy, z czego jedna jest vintage, druga jest second handu, takie 100% poliester. I mam w niektórych podszewkach, to też zwróćcie uwagę, że macie marynarki, które są na przykład lniane, ale niestety z jakiegoś powodu używają podszewek właśnie poliestrowych, to może dwie albo trzy, max trzy. No i w niektórych też sukienkach podszewka jest niestety poliestrowa, też może być może jedną albo dwie max. I to w zasadzie wszystko. Resztę mam zazwyczaj bawełnę, mam len, mam jedwab, mam wiskozę, która notabene jest celuloza. Celuloza to jest jakby drewno, więc jakby nosimy drewno. Oczywiście to tak, żeby to ładnie zobrazować. No a niestety nosimy również plastik, który jest właśnie poliestrowy. I co możemy z tym zrobić? Bo nie chodzi tylko o to, że go pierzemy, ale też wdychamy. Wdychamy nie tylko z ubrań, ale przede wszystkim na przykład z dywanów, tu na niego patrzę. W Stanach to jest tak popularne, że są te cholerne dywany, takie wielkie wykładziny. A tam i roztocza, i jakieś pazury, i resztki zdychu szczurów, i nie wiadomo co jeszcze. I przede wszystkim ten plastik, który wdychamy. I chodzi o to, że jakby chodzi o kumulację. Im czegoś jest więcej, no tym jest gorzej, tak? Jeżeli wdychamy ten mikroplastik, jeżeli go spożywamy, jeżeli też dodatkowo, jak już mówimy o takich rzeczach, które nam szkodzą, to pierzemy w ciężkich chemikaliach, sprzątamy dom w ciężkich chemikaliach, znowu wdychamy, dotykamy. Jak pierzemy, no to ubrania nasze są z chemikaliów, czyli dotyka do tego. Dodatkowo mamy złe jedzenie. Również mikroplastik jest nawet w plastikowych butelkach. Jeżeli pijemy wodę z plastikowych butelek, to tam również znajduje się mikroplastik. To się gdzieś to odkłada, tak? No i potem raki, nieraki i tak dalej. Ja uważam, że wszystko w zdrowych jakby proporcjach. I o ile możemy coś zmienić właśnie, to dlaczego nie? No i co się dzieje z takim mikroplastikiem? On do końca nie jest zbadany. Tam powiedzieli, że 90% jest wydalanych przez nas, ale 10% nie wiadomo, co z tym jest. Więc rozwiązanie jest kilka.
Są filtry, które przechwytują to, ale to nie jest na 100%. Są też filtry, które sami możemy zainstalować, ale one są cholernie drogie. Więc takim najtańszym, po prostu najlepszym, najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest kupowanie w second handach, żeby znowu nie kupować takich turbo tanich, tanio zrobionych, ja mówię tanich również jako tanio zrobionych szmat, które się szybko rozpadają. I przede wszystkim kupować ich jak najmniej, starać się jednak zwracać uwagę na te gatunki lub wybierać po prostu najmniejsze zło, ale te, które mamy, no to już zostawić trudno, tyle że wtedy właśnie prać w zimnej wodzie lub w letniej, ale na lekkim programie. No pomyślmy na chłopski rozum, nie rozumiem, dlaczego niektórzy piorą, pewnie wy tak nie robicie, ale może są jakieś nowe osoby albo które są młode i nikt im nie powiedział, że nie potrzebujemy prać na maksa, bo nie jesteśmy górnikami, no chyba że mamy dzieci, które gdzieś się ubrudzą, tak, na ulicach i tak dalej. Ale jeżeli ja ubiorę raz taką sukienkę czy dwa i ona jest po prostu do odświeżenia, to ja nie potrzebuję nie wiadomo jakiego programu, żeby ją prać. Ja zawsze robię na praniu ręcznym, albo piorę ręcznie, albo daję na bardzo lekki program, ale ręczny i często piorę w zimnej albo w letniej wodzie. I to wszystko bardzo rzadko, tylko oba pościele i w ręczniki piorę w gorącej, ale to jest bawełna, więc tutaj nie ma takiego problemu. Chodzi wszystko o ten cholerny poliester w nadmiarze, ja zaznaczam, w nadmiarze. No i to jest chyba najlepsze rozwiązanie po prostu. Używać to, co się ma, minimalizować ten poliesterek, jednak się dwa razy zastanowić w tej Zarze czy w tym H&M-ie, pomimo ceny, czy to naprawdę warto taką szmatkę sobie przynieść do domu, bo naprawdę te sukienki, one czasem, powiem Wam, że mają przepiękne kroje, ale to nawet na zdjęciach widać, że to jest taniocha. I możemy sobie też od czasu do czasu kupić taki poliesterek, ale zachęcam Was tutaj oczywiście, jak zwykle, do vintage i do second handu. I powiem Wam, dlaczego to jeszcze jest niesamowite. Dlatego, że jeżeli zdobędziemy taką rzecz, która jest jedna, nie kupię sobie drugiej takiej w sklepie, lub bardzo będzie ciężko taką znaleźć gdzieś, może kiedyś na eBayu czy gdzieś, to wtedy bardziej o nią dbamy, szanujemy, pielęgnujemy, cieszymy się nią po prostu bardziej. Żebyście byli bardziej refleksyjni i zwrócili uwagę na to, co kupujecie i dlaczego chcecie to kupić i czy to naprawdę jest warte, mimo przeceny, czy naprawdę jest warte zaśmiecać sobie szafę, bo tak samo dotyczy to second handu, że jak już kupujemy, to nie zaśmiecajmy sobie tej szafy, przemyślmy sprawę. No i do tego Was serdecznie zachęcam. No i tak prywatnie jeszcze właśnie kończąc to, dalej męczę książkę, jeszcze dużo przede mną, dużo tego jest, czasami muszę podwójnie sprawdzać, bo niestety źródła podają nieraz różne informacje, pewnie i sprzeczne, nigdy się prawdy nie dowiemy, serio. Ostatnio czytałam artykuł właśnie i były 4 różne daty, także wybrałam tą najbardziej popularną, więc ja pracuję dalej nad moją książką o vintage, żeby Was właśnie do tego zachęcić. Taka od strony takiej typowo praktyczno-hobbystycznej, jak kupować, dlaczego jest to takie ważne i tak dalej, żebyście się po prostu w tym zakochali, bo wierzę, że można się w tym zakochać. A ja zachęcam Was do Instagrama. Dajcie mi koniecznie znać, czy słyszeliście o tym mikroplastiku, który stricte idzie z prania do oceanów i w ogóle dowiedziałam się, że aż 60% idzie właśnie, 60% mikroplastiku to jest przez pranie, co jest w ogóle szokujące dla mnie, naprawdę. I też mamy dzieci, wiadomo, o co chodzi, nie? Jednak zwracajmy na to uwagę i koniecznie, jeżeli znacie jakieś coś więcej na ten temat, też możecie mi podlinkować i innym, żebyśmy się uczyli razem różne informacje, bo to jest cenne, to jest bardzo cenne. Ja nie wiem w ogóle, jak mogła mnie ta informacja ominąć. Słyszałam o kosmetykach, a o tym nie. Więc ja z tym Was zostawiam, przemyślcie, zajrzyjcie do swojej szafy. Także vintageized, używajcie tego hashtaga. Zostawcie dzwonek, żeby Was żaden film nie ominął, jeżeli to lubicie. Dzielcie się z innymi. Niech po prostu sustainable fashion idzie dookoła. Uwielbiam to. Fajnie, że się zmienia świadomość. To jest turbo ważne, bo jeżeli każdy z nas dołoży małą cegiełkę, to zbudujemy wielki, fajny, superancki, ekologiczny pałac. I powiem Wam jeszcze na koniec, żebyście byli milsi dla siebie, dla innych oraz dla naszej planety Ziemi. A jak lubicie stylówy i kolaż, to zapraszam na mój Instagram, który tutaj. Trzymajcie się. Pa.